Nie wiem, jak mam, nie wiem, jaki ma być wstęp do tego filmu. Siemaneczko, siemaneczko. Nie siemka, siemka. Siema, siemka. Siema, dzisiaj nagrywam film, na który wszyscy czekaliście. Będę odpowiadał na pytania, które są niewygodne i które zadaliście mi na Instagramie i które najbardziej polubiliście. Ja nie wiem, jak mam to zrobić naprawdę. Jeszcze na początku, zanim zaczniemy, chciałbym wam tylko przypomnieć, że cały przychód ze sprzedaży pay-per-view z mojego reflinka zostaje przeznaczony na warszawskie hospicjum dla dzieci, więc zapraszam was do kupowania, możecie przyczynić się do czegoś dobrego. I lecimy. Dobra, zaczynamy od pytań, które miały najmniejszą ilość lajków z tych 10. Pierwsze pytanie, które ma 9240 lajków. Ile wziąłeś za Fame MMA? Generalnie nie mogę powiedzieć, ponieważ obowiązuje mnie umowa poufności, więc szczerze, ale nie mogę. Ale mogę powiedzieć na przykład przedział. I jeśli miałbym powiedzieć przedział, to jest to przedział od 100 tysięcy złotych do 500 000. Ja nie wiem, ja się tak krępuję. Pytanie numer 2. Czy byłeś z lekcji i nam o tym nie powiedzieliście? Nie. Czy coś więcej mam... Coś więcej mam powiedzieć? No nie, mam odpowiedzieć, to nie. Kolejne pytanie. 15131 lajków. Czy twój Hot 16 Challenge był o Lexi? Nie, żaden z fragmentów nie był o Lexi. Pytanie kolejne. Czy wytłumaczy ktoś w końcu, co się działo w Teamie X? Nie. Jaki ten film jest? W sensie... Z Teamem X to jest skomplikowana sprawa, ponieważ uważam, że jedyną osobą, która mogłaby się wypowiedzieć, byłby Stewart, ale o Stewarcie trochę dalej, więc ja bym się nie spodziewał, że w temacie starego, oryginalnego teamu cokolwiek jeszcze się pojawi. Oprócz mojej walki z Kasprem Błońskim, link do pay-per-view macie w opisie. Czy jest jakaś szansa na to, żebyś znowu miał z Lexi taką relację jak wcześniej? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, przeanalizowałem to pytanie jeszcze raz. Nie mam zielonego pojęcia, co macie na myśli pod zdaniem... Takie jak wcześniej. My mamy relacje takie jak wcześniej, w miarę normalne. Kumplujemy się. Gapi się cały czas na mnie, nie przestań się na mnie patrzeć. Ja pierdziele, ja się spalę. Kolejne pytanie. Ile we flaku? Nie wiem, musimy zmierzyć. Kuba, mamy jakiś ten metr? Ktoś ma, Ula ma. Poprosiłem Pawła, żeby przyszedł ze swoim magicznym metrem i będzie właśnie mierzył mojego flaka. Oficjalne mierzenie. Ale lewego czy prawego? A który masz większy? Nie którą wiem. Ręką to robisz? W sensie boksujesz więcej. I tą, i tą. Czyli ogórę. Dobra, to dawaj i tą, i tą. My hold it. Ile pokazuje? 34, 35? 30, no, dość jakiego. Do 50 jeszcze trochę jest, ale robimy progres. Żeby tylko nie pęknąć centymetr. Też 35. Tak, tu no, 35. Mówiłem, że równomiernie rozkładam siły podczas boksowania. Dobra, walimy kolejne pytanie. 20 062 lajki. Walisz sparring? W wielkim skrócie, nie wiem czy to się odbędzie, ale umówiliśmy się na sparring, umówiliśmy się, że Trąba to nagra. On chciał się zesparować i ze mną i z Kacperem, natomiast wiecie jak jest. I ja i Kacper jesteśmy amatorami, nie mamy żadnego doświadczenia, ani żadnego... Co? Ani nie mamy też ze sobą żadnych walk, więc nie chcemy zdradzać swoich umiejętności, bo mimo wszystko to jest 3 miesiące, tak by to nie ma nie wiadomo jakich technik. No i tyle, więc nie wiem czy ten sparring się odbędzie, ale mam nadzieję, że uda się do niego doprowadzić. O kurwa! Oj. 22745 lejki. Czy kiedykolwiek czułeś coś głębszego do Lexi? Tak, kolejne pytanie. Co się dzieje ze Stu? Czy ma zamiar wrócić? Generalnie Stewart mnie prosił, żebym się za bardzo nie wypowiadał na jego temat, bo on po prostu nie chce zainteresowania teraz wokół swojej osoby. Nie wiem, czy dobrze, że to mówię, ale... Stewart postanowił usunąć się z życia publicznego, czy na jakiś czas, czy permanentnie. Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, myślę, że on też nie jest w stanie tego powiedzieć. Miał różne swoje problemy.
było dużo sytuacji, w których czuł się gorzej i musiał się pomartwić o swoje zdrowie i zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Na tym się skupił, na tym, żeby czuć się dobrze i wydaje mi się, że to wszystko zmierza w dobrą stronę. Ja też gdzieś tam obserwuję, jak on to robi i go wspieram w tym, więc tyle. Stewart na tą chwilę nie ma zamiaru wrócić i ma się dobrze. I Mruczka też się ma dobrze. Pozdro. Ja pierdolę, kurwa. Dlaczego Lexi przez ciebie cierpiała? Co takiego zrobiłeś? Muszę się napić, kurwa. Wyglądało tak... O, a Marcin idzie. Kurwa, jazda! W wielkim skrócie. Nasza relacja była dosyć skomplikowana. Od domowników i osób, uczestników projektu, który stworzyliśmy. W pewnym momencie być może przyjaciół, a w pewnym momencie być może czegoś więcej. To było... Minęło mi... Nie tak, kurwa. Po prostu, ten rok był skomplikowany, ja też byłem o wiele bardziej skomplikowaną, ja w sumie jestem bardzo skomplikowaną osobą. Myślę, że też pewnie wiele razy dałem dupy, ale nie tylko ja. Excuse me? Zdarzało się. What? Ja się zachowałem kiepsko na koniec jakby naszej znajomości, wtedy pod koniec projektu. Zacząłem być niemiły i mam tego pełni świadomość i tyle i pewnie dlatego tak. Było między nami na pewno dużo takich emocji niepotrzebnych, ponieważ w momencie, w którym stwierdziliśmy, że nie będziemy kontynuowali naszej relacji tej bardziej niż przyjacielskiej, to nie wiedzieliśmy trochę, jak się zachowywać. Było tak? No. Było trochę tak. I przez to... Myślę, że ja też w większości prowokowałem wiele kłótni. No i się przez to poróżniliśmy. Na szczęście teraz jestem lepszym kolegą. No chodź, no proszę. No proszę. Siedź, powiedz, że jestem lepszy, no. Nie, Marcin. Nie jestem lepszy. Ja Ale miałeś coś powiedzieć. Dobra, przeczytam to pytanie jeszcze raz. Dlaczego lekcje przez ciebie cię pracę takiego zrobiłeś? Byłeś wredno, wróciłeś się, byłeś jakiś, nie wiem. Nie wiem, no to trochę, bo jak mam jeszcze coś dodać, to trochę było tak, jak się ludzie, mimo że my się jakby ze sobą nie byliśmy, to trochę jakby emocje były takie, jak się ludzie ze sobą rozstają i później to prowokuje jakby wiele kłótni, bo nie umieją się dogadać, bo się rozstali i od miłości do nienawiści bardzo krótka droga, więc tutaj było podobne. Już kurwa, naprawdę nie wiem, co mam więcej powiedzieć na ten temat. No i to by było tyle w temacie tych pytań. Nie, to był strasznie ciężki odcinek. I believe you, ale i tak dałeś radę, Marcin. Więc jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, to piszcie w opisie, jakie chcecie te odcinki. Nieważne, dobra, pa.